O tym, że Tadeusz Rydzyk jest nie tylko duchownym, ale i przedsiębiorcą, wie niemal każdy Polak. Niewiele osób jednak wie, jak dużo podmiotów faktycznie znajduje się pod opieką ojca dyrektora. Tadeusz Rydzyk to osoba o wielu talentach, a smykałki do biznesu nie można mu odmówić. Wiadomo o jego przedsięwzięciach w Polsce, takich jak oczywiście Radio Maryja, Telewizja Trwam, Fundacja Lux Veritatis oraz Wyższa Szkoła w Toruniu. Okazuje się, że redemptorysta inwestycje czyni również za granicą. Wokół tego biznesu narosło sporo kontrowersji. Tadeusz Rydzyk ze swoim imperium medialnym już dawno wyszedł poza granice kraju. Jan Król, bliski współpracownik ojca dyrektora, zasiada z nim w zarządzie kanadyjskiej fundacji, która zbiera pieniądze na funkcjonowanie Radia Maryja. Fundacja Family of Radio Maria została założona jeszcze w 2000 roku i skupia się na docieraniu do środowisk polonijnych. Pod szyldem organizacji Tadeusza Rydzyka wydawane są książki, nadawane programy i audycje radiowe, a także organizowane wykłady i spotkania z wiernymi. Jak podaje gazeta, kanadyjska fundacja ojca Rydzyka w ciągu roku wydaje około 65–80% swojego przychodu liczonego na setki tysiące złotych. Od 2018 roku przychody fundacji nieustannie wzrastają. W 2018 roku odnotowano przychody w wysokości 234 tysiące dolarów kanadyjskich. Netto to od 2 do 22 tysięcy rocznie. To nie jedyny biznes, jaki Tadeusz Rydzyk prowadzi w Kanadzie. W 2015 roku powołano w Kanadzie spółkę Radio Maryja Toruń Corporation. Prowadzi ją oczywiście Tadeusz Rydzyk oraz Jan Król. Okazuje się, że działania polskiego duchownego wywołują w kraju klonowego syropu niemałe kontrowersje. Wypowiadali się na ten temat politycy. Zaskoczyło mnie, że w Kanadzie duchowny może założyć podmioty gospodarcze, które zajmują się zbieraniem pieniędzy. Przecież Kościół zbiera tu pieniądze bezpośrednio, na przykład na tacy lub poprzez specjalne przedsięwzięcia. A żeby jeszcze zakonnik był we władzach tego typu organizacji pozakościelnej? Tutaj to raczej nietypowe, zwłaszcza jeśli chodzi o księży z obcych krajów, mówił były wiceprezydent kanadyjskiej prowincji, Alberta Thomas Lukaszuk. Dzisiaj grzeje, jeden. Z ostatniej chwili. Nie żyje polityk PiS-twa? Zapytała mamę o biologicznego ojca. W odpowiedzi dostała pudełko i poznała straszną prawdę. Lukaszuk był jedną z osób zaangażowanych w wysłanie listu do papieża Franciszka, na temat działania Tadeusza Rydzyka, które według wielu wiernych, jest wbrew katolickim zasadom. Polityk stwierdził, że podstawowym problemem jest fakt, że instytucja Kościoła nie ma wpływu na środki zgromadzone przez fundację. Najlepsze newsy dnia, źródło, Radio Z. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio.
www.kościelna.pl na Google News.